Dzień dobry, witam wszystkich naszych słuchaczy w kolejnej rozmowie o buddyzmie Zen. Jest z nami Sławomir Barć. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam. Oraz oczywiście nieodłączny Karol Fiałkowski. Witam. Ja nazywam się Maciej Mikurda i bardzo miło, że są Państwo tutaj z nami w naszej następnej rozmowie o Zen. A zacząć chciałbym tę rozmowę koanem, który ma tytuł Dwie istoty, a brzmi tak. Sei, chińska dziewczynka, rzekł Goso, była oddzielona od swojej duszy. Która z nich, dusza czy dziewczynka, była prawdziwą Sei? Chciałbym, żebyśmy się zastanowili przez chwilę, czy żebyś mi odpowiedział na takie pytanie, czy w człowieku są dwie natury, dwie istoty, dwa rodzaje ego? Czy można w ten sposób ująć tę prawdę? No można, bo mówi się w Zenie tak zwanych prawdach relatywnych i prawdach absolutnych, albo o dwóch poziomach jakby rozumienia czy wglądu. One są do uzgodnienia, nie są sprzeczne ze sobą. Mianowicie jest ten element, o którym jest mowa w tym koanie, tego rozdzielenia. I na poziomie takiej prawdy relatywnej oczywiście jest tak, że powiem tak, ja mam takie ciało, ty masz takie ciało, ja jestem tu, a tam jest jakiś, prawda, jakiś budynek i tak dalej, i tak dalej. Można jeszcze nawet mówić, że jest element cielesny i jest element duchowy. Jasne, że tak, bo to są też różnice, prawda? Są zmysły, ale jest też rozum. To tak. Ale na tym głębszym poziomie, czyli jeśli tam idziemy dalej w kierunku samadhi, oświecenia, czyli zmieniamy ten stan umysłu, tak jakbyśmy, prawda, zmieniali soczewkę, za pomocą której patrzymy na świat i na siebie, to wtedy się okazuje, że to są różne aspekty albo elementy tego samego. I w tym sensie można powiedzieć tak, jest taki podział na tak zwany, oczywiście też umowny, no ale niech będzie on z powodów takich nawet dydaktycznych jest dobrze o nim powiedzieć. Mianowicie jest małe ego i jest duże ego. To małe ego jest takim ujęciem nas samych, czy mnie samego, jako odrębnego, w miarę odrębnego od świata, ale w jakimś sensie wchodzącego w relacje z tym światem i innymi ludźmi, podmiotu, który ma taką formę, który ma takie myśli, który ma taki zbiór doświadczeń i tak dalej, emocji. A jednocześnie buddyzm nam pokazuje, że możemy poprzez odpowiednią praktykę medytacyjną, ale też odpowiedni sposób życia po prostu też, pewien rodzaj nastawienia umysłu w ogóle. Medytacja jest tutaj czymś bardzo ważnym, ale nie jedynym w każdym razie. Że my możemy jakby dotrzeć do takiego rozumienia siebie, a przede wszystkim doświadczania siebie samego, jako właśnie nieodrębnego od świata punktu, który o coś zabiega, czegoś się lęka, na czymś mu zależy, coś lubi, czegoś nie lubi, tylko że nagle docieramy do takiego punktu, że widzimy samych siebie jako, wtedy się tak mówi, tak zwane małe ego umiera, nawet się mówi na poduszce umiera, załóżmy, że tak powiemy, i rodzi się tak zwane wielkie ego, czyli doświadczam siebie już nie jako tego, o czym przed chwileczką powiedziałem, żeby nie powtarzać, tylko nagle się okazuje, że jestem jednym, jestem równy co całemu wszechświatowi. To oczywiście ja wiem, że to dziwnie brzmi, to drugie, ale ono po pierwsze nie wyklucza tego pierwszego. To jest jedno i drugie, jak z tą samsarą i nirwaną, że z pewnej perspektywy to może być tożsame. Ale można powiedzieć, przypomniał mi się taki piękny fragment, czy takie wyznanie jednego z mistrzów, który jak osiągnął oświecenie, różne były reakcje na osiągnięcie oświecenia, niektórzy się śmiali, niektórzy nie, różne tam i tak dalej. To sam Budda specyficznie też zareagował, mówiąc, o, ja jestem największy między niebem a ziemią, prawda? W tym sensie jest też rozpoznanie tego, że jest tym właśnie i ziemią, i niebem jednocześnie. Ale kiedy jeden z mistrzów mówi tak, nie pamiętam w tej chwili, który, jak on się nazywał, ale to nie jest istotne. On mówi, w momencie, w którym doznał oświecenia, pierwsze słowa brzmiały tak. Moje ciało jest tak wielkie, że nie wiem, na czym miałbym usiąść. Moje ciało jest tak wielkie, że nie wiem, na czym miałbym usiąść. Rozpoznał siebie samego jako równego całemu wszechświatowi. W tym sensie nie ma czegoś zewnętrznego, co na czym mógłby w ogóle spocząć, prawda, fragment jego ciała, bo on jest całością. Z jeszcze innej perspektywy, już najprościej, czasami możemy siebie widzieć jako właśnie oddzielonego, prawda, rzuconego w olbrzymią, nieskończoną niemal przestrzeń kosmosu, z wszystkimi zaletami i zagrożeniami tej sytuacji, a czasami możemy doświadczyć siebie, czego można tylko życzyć wszystkim, doświadczyć siebie jako właśnie takiego współ... Jakby to nawet powiedzieć, bo to trochę no, niestety na granicy wypowiadalności. Jako
współistniejącego z całym światem, albo jako wprost jednego z całością. Chociaż ja zdaję sobie sprawę, że to brzmi dziwnie. Tyle. To brzmi dziwnie. Ale czy, doświadczyć tego można. Czy można powiedzieć, że doświadczenie tego to jest właśnie oświecenie? Tak. Że na tym polega oświecenie. Między innymi na tym by można było powiedzieć. Tak. Zainteresowało mnie właściwie, co to daje. Co mam z tego, że doświadczę, że jestem jednym z całym wszechświatem. I co z tego? Uzyskujemy zupełnie niewyobrażalną wolność. Ja już nawet nie będę tego rozwijał może za bardzo, tylko mamy takie poczucie, że właściwie najprościej może mówiąc, nic się złego nam stać nie może. Dzieje się to, co się dzieje. Jest, co jest. W ostatecznym wymiarze, w ostatecznym rachunku można powiedzieć tak, jest jak jest. I teraz tak, niezależnie od tego, gdzie się znajdziemy, gdzie będzie zrealizowany ten i kiedy będzie zrealizowany ten moment, w którym ten umysł się otwiera, tak? Czyli dochodzi do uprzytomnienia sobie tego, że on był zawsze tym właśnie, prawda? Że jakby, tak jakbyśmy przypomnieli sobie, aha, zawsze tym byłem, prawda? Zapomniałem o tym, czymś innym byłem zajęty, zaaferowany, gonitwą za tym, za tamtym, planami, różnymi rzeczami owładnięty, a zapomniałem o tej, prawda, pierwotnej jakby, pierwotnym, czyli krótko mówiąc, niczego właściwie nowego nie uzyskałem, poza tym, że zobaczyłem to, co sam miałem od samego początku istnienia własnego, czyli właściwie od samego istnienia początku świata, prawda? W tym sensie. No to jest wtedy takie poczucie oczywiście jedności ze światem. To ma na przykład wymiar etyczny fantastyczny. Mianowicie jeśli tak, to jeśli ja robię, to już powiem też taką prostą formułę, jeśli robię krzywdę jakiejś innej istocie, to tak jakbym robił sobie krzywdę. No to jest oczywiste z tego punktu widzenia. Więc w tym sensie można powiedzieć, nie czyni się takich czynów, albo przynajmniej bardzo stara się ich unikać, bo to czasami jest też uwarunkowane różnymi jeszcze splotami okoliczności, no dlatego, że w ostatecznym wymiarze po prostu samego z siebie krzywdzę. No i tyle. No. Więc w tym sensie to współodczuwanie jest wtedy na rzeczywiście niezwykłym poziomie, niedostępnym wtedy w takim normalnym życiu. Co nie znaczy, że to normalne życie też jest czymś negatywnym wyłącznie. Nie. Tylko można powiedzieć, że buddyzm pokazuje, czy zen wtedy pokaże, ale możesz jeszcze zobaczyć coś więcej. Prawda? Inną stronę swojego ego, inną stronę, inną głębię, no, której być może nawet jeszcze nie przeczuwałeś, prawda? No, w tym sensie. No. I możesz na takim poziomie funkcjonować, że ci się nie śniło w ogóle, że możesz. I wtedy się mówi, bardzo ładne są te sentencje w Zenie, kiedy mówi się tak, i wtedy wszystko się staje łatwiejsze, prostsze, przyjemniejsze. Przechodzi się z jednej sytuacji do drugiej, nie rozpamiętując, nie wyobrażając sobie nie wiadomo czego, tak? Nie rozpamiętuje się jakichś strasznych rzeczy, które przywoływane ranią, nie planuje się zbytnio, żyje się tym punktem, prawda? I z punktu na punkt. Ta teraźniejszość zawiera właściwie wszystko, co może. A czy to by znaczyło, w tym sensie jest też taki spokój oczywiście. Że zen ma być tylko i wyłącznie narzędziem do tego, żeby nam się żyło przyjemniej? Między innymi też. O, to a kto bez dwóch zdań? Będzie się wtedy było przyjemniej? Naszemu no, ego? Tak? No, nie, to i jest któremu takie, ego? Tak, to jest takie, to jest oczywiście bardzo przewrotne pytanie, bo rzecz jasna, jak już tak głęboko schodzimy, to oczywiście jedno drugiego nie wykluczał. Jak ja powiedziałem, że przyjemniej, w tym sensie lepiej dla nas, tak? Bardziej komfortowo dla nas samych i dla otoczenia, dla najbliższych, dla osób i dla ludzi, i dla zwierząt, którymi się stykamy. Bo jakby widzimy, dostrzegamy, prawda? Dostrzegamy bardzo głęboką więź wtedy. A właściwie nie tylko więź, ale jedność. Tak? W tym sensie naprawdę na innym poziomie się sytuujemy. To miałem na myśli, jak powiedziałem, że przyjemniej, w tym sensie, że no, lepiej, łatwiej. Tyle. Natomiast faktem jest, że to nie wyklucza tego, że na tym, jeśli patrzymy na z tego punktu bardzo głębokiego widzenia, to wtedy właśnie obowiązuje ta zasada. Patrzę na tą drugą istotę, widzę siebie. Jest nawet taki komentarz do Kanu, bardzo ciekawy. Miecz, który pozbawia człowieka życia, jest mieczem, który go ratuje. Mhm. I to mi się skojarzyło właśnie z takim twierdzeniem, że zen jest tym mieczem, które zabijając tę naturę tego ego małego, czyli tego przywiązanego do ziemskich przyjemności i bojącego się ziemskich cierpień, ratuje z kolei tego tak. wewnętrznego. Tak. Tak jest. Miecz Mandziusiego nawet bym powiedział, bo jest taki bodhisattva Mandziusi, w tradycji zen bardzo ważna postać, który właśnie jest przedstawiany na obrazie
trzymający miecz, prawda? Że on, i on mówi, się, że ten, tym mieczem odcina, prawda? Odcina wszystkie przywiązania oraz różne namiętności naszego. No? Ale to tylko pokazuje, że w tym sensie jesteśmy ratowani, prawda? Że no możemy po prostu do takiego punktu dojść. Ale raz jeszcze, tego nigdy za mało. Mianowicie to jest cały czas i wyłącznie nasza i tylko nasza droga, ale też można powiedzieć praca, którą wkładamy, skutkuje czy owocuje właśnie tym, że to nieładnie być może powiedzieć, ale że jakby w nagrodę cudzysłów, ale że jakby efektem tych poczynań, o których tutaj też w pytaniu jest to zawarte, jest właśnie to, prawda? Że po prostu nagle widzę siebie inaczej usytuowanego względem świata. Inaczej te problemy się pojawiają, tak? I inaczej się sobie z nimi radzę. Co nie znaczy, żeby było bardzo, to jest bardzo ważne, to nie znaczy, że dla człowieka oświeconego, bo kiedyś zapytano Dalaj Lamy XIV, czy jak jest się oświeconym w pełni, to na przykład czy odczuwa się ból fizyczny. No to Dalaj Lama odpowiedział, no ale ja byłem niedawno w szpitalu, miałem jakąś operację, no i jak się wybudziłem, jak przestała działać narkoza i środki, to mnie bolało. Tylko, że to już moje dokończenie tego. My sobie inaczej potrafimy, inaczej usytuujemy to i inaczej sobie radzimy. Czyli jeśli na przykład odchodzi bliska nam osoba, tak, umiera ktoś bardzo bliski, z kim były więzi emocjonalne i tak dalej, to nie znaczy, że ta sytuacja nas nie dotyka. Dotyka nas. Bo jesteśmy tu i teraz, mamy taką formę, jesteśmy właśnie tutaj, prawda? Też tym, prawda? Też tym obiektem, nazwijmy to tak bardzo patetycznie, ale w samsarze zanurzonym. No tak, tylko że my mamy tak już wyćwiczony umysł, że uderzy nas ta fala, prawda? Czyli to cierpienie mentalne na przykład, a jednocześnie taka jest różnica między nami wtedy, a kimś, kto po prostu popadnie w rozpacz, prawda, i to długo trwało, że my to potrafimy przeżyć i puścimy, jak przejdzie ta rozpacz i smutek przejdzie jak przez pustą przestrzeń. I potrwa troszeczkę, ale nie zdemoluje nas wewnętrznie. A przecież są tacy ludzie, którzy po stracie najbliższych osób nie potrafią się już podnieść. I można powiedzieć z punktu widzenia Zenu czy buddyzmu w ogóle, gdyby ta sytuacja jeszcze mogła spowodować ta rozpacz wieloletnia. Mianowicie, gdyby ta sytuacja przywróciła chociaż na jeden dzień tą osobę do życia, to wtedy kto wie, ja już mówię bardzo prywatnie teraz, kto wie, może to warte by było gry. Ale wiadomo, że nie przywróci. Więc ja temu człowiekowi życia nie przywrócę, ale sobie życie zdemoluję. Z tego punktu widzenia, jeszcze nie powiedzieliśmy jednej rzeczy, z tego punktu widzenia buddyzm jest niezwykle pragmatycznym punktem widzenia świata i siebie. Chciałby się być takim zdrowym egoizmem. Naprawdę. Tego bym się nie bał. Chciałbym o to wprost zapytać, nawiązując, Maśku, do twojego pytania, czy tu chodzi o to, żeby po prostu się nam przyjemniej żyło. Czy to jest prawdziwy obraz buddyzmu, że buddyzmowi jest obca asceza, dla samej ascezy, że w buddyzmie ostatecznie chodzi o szczęście. Tak. I na to dlatego też tak się mówi, że buddyzm jest drogą środka, że Budda Shakyamuni w pewnym momencie zrezygnował z uczestniczenia w tej grupie pięcioro tam chyba było ascetów, bo uznał, że prędzej fizycznie po prostu straci życie w takim rozumieniu dosłownym, prawda, bo skóra i kości tylko zostały. I uznał, że to nie jest dobra metoda. Innymi słowy, można tak powiedzieć, dał wskazówkę dla wszystkich innych, którzy próbują ekstremalnych środków, takich czy owakich, tak? Że te wszystkie ekstrema są dla nas po prostu niedobre. Czyli krótko mówiąc, to doskonalenie duchowe nie oznacza, albo nie musi iść w parze, a nawet nie powinno iść w parze z jakimś radykalnym, tak, radykalnym potraktowaniem własnego ciała, co zresztą się bardzo ładnie wpisuje w to, co mówiliśmy. To dlatego chociażby, że to ciało ma być naprawdę narzędziem, ma być pewnym narzędziem czy instrumentem, jakkolwiek to nazwać, które ma nas przeprawić na ten drugi brzeg, czyli jakby, prawda, za jego pomocą, bo ono też odgrywa tutaj rolę, prawda, to ono siada na poduszce, ono przybiera pewną, prawda, postać medytacyjną, formę. Trzeba o nie dbać, mówi się w buddyzmie bardzo wyraźnie, dbać, ale dbać to nie znaczy na wszystkie jego życzenia odpowiadać od razu tak i tyle. To jest taka ścieżka, która odrzuca te elementy zdecydowanie ekstremalne, takie, no, takie skrajne. Skoro tak, skoro oświecenie to jest stan pożądany ze wszechmiar i na poziomie takim bardzo pragmatycznym, tak, przyjemnościowym i metafizycznym, to jest pewne odkrycie pewnej prawdy, to dlaczego buddyzm Zen nie zaleca, żebyśmy wszyscy czym prędzej stali się mnichami, porzucili wszystkie inne zajęcia i skupili się wyłącznie na praktykach prowadzących jak najszybciej do oświecenia?
Świetne pytanie. Znowu bardzo to ładnie ustawiona kwestia. Mianowicie, a chociażby dlatego, no różne są powody, ale chociażby dlatego, że uznaje się, że każdy ma swój rytm, że niczego na siłę nie wolno robić. Jeśli miałbym kogoś bardzo nakłaniać, to byłoby bardzo niebuddyjskie, bardzo nakłaniać do tego, że ma uprawiać praktykę medytacyjną świecką albo tym bardziej jak w jakiejś świątyni i zostać mnichem, to oczywiście to jest uszczęśliwianie kogoś na siłę, ewidentne. To trzeba, można tak powiedzieć, buddyzm pozostawia to ludziom tak, jak prawda, oni sami to widzą. I teraz tak, niektórzy wchodzą na tę drogę, niektórzy nie, prawda? To można potem pokazywać, to jest dość logiczne, dlaczego tak się dzieje, że niektórzy wchodzą, dlaczego nie. Ale jest jeszcze drugi aspekt tego, mianowicie mówi się też tak, że można się, to jest też ciekawe właśnie w buddyzmie, w Zenie szczególnie to jest mi najlepiej znane, mianowicie, że mnisi, jeśli medytują w klasztorze, w jakiejś świątyni buddyjskiej, to mówi się o nich, że oni mają łatwiej niż medytujący, który prawda, ma pracę, ma obowiązki, dzieci, psa do wyjścia na spacer, trzeba wyjść z tym, czy dziecko dać do przedszkola i tak dalej. Więc to w tym sensie... I daje się swobodę wtedy. Jedni realizują się w taki sposób, że się odosabniają w jakiejś świątyni i medytują. I wtedy rzeczywiście jest im łatwiej, bo niewątpliwie łatwiej się skoncentrować, kiedy nie przeszkadzają te różne zewnętrzne bodźce. I mało tego, kiedy się jeszcze nie ma różnych obowiązków, które mamy ci tak zwani świeccy medytujący. No to tysiąc innych rzeczy ma się na głowie, prawda? Trzeba tak to uzgodnić, żeby jednocześnie pójść do pracy, dobrze wypełnić obowiązki, nie wiem, rodzica, prawda, syna, nauczyciela i tak dalej, a jednocześnie znaleźć taki czas, który będzie, to się też tak ładnie mówi, który będzie wyłącznie nasz, prawda? I wtedy rzeczywiście jest to skupienie takie, że my wtedy wyłączamy te bodźce zewnętrzne i to w sensie dosłownym, prawda? Nie ma radia, nie ma telewizji, nie ma rozmowy, bo w trakcie medytacji tego nie wolno robić, prawda? Więc ja jestem wtedy sam ze sobą dialoguję, jeśli w ogóle tak mogę powiedzieć, czy monologuję. I nie ma już nic innego, prawda? I w tym sensie ten czas trzeba wtedy poświęcić, wykorzystać jak najbardziej. Aczkolwiek wiadomo, w świątyni będzie to łatwiej, a w dużym mieście, nawet się czasami mówi o zenie dużego miasta, prawda? O praktyce medytacyjnej dużego miasta. Mówi się, no tak, prawda? I ludzie są zabiegani. Mam 100 rzeczy, różnych rzeczy do zrobienia w ciągu dnia czy tygodnia, a jednocześnie próbuję taką przestrzeń, czy też dosłownie to taki czas znaleźć, no przestrzeń też jest potrzebna, żeby móc zrobić medytację. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do zobaczenia. Oczywiście Karol, Tobie też dziękuję za współprowadzenie i dziękujemy wszystkim za wysłuchanie tego wywiadu, tej rozmowy i do usłyszenia następnym razem.